Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam dwa fajne sposoby na ozdobienie zwykłych szklanych wazonów, więc koniecznie zostajcie ze mną. Do ozdobienia Waszych wazonów potrzebować będziecie farby w sprayu, różnej szerokości taśm klejących, nożyczek, no i oczywiście szklanych wazonów. Pierwszym pomysłem, jakim się z Wami podzielę na ozdobienie wazonu, będzie stworzenie na nim fajnych wzorów. Ale żeby te wzory były nieco błyszczące, najpierw spsikam cały wazon farbą w sprayu, właściwie brokatem. Teraz czekamy, aż farba przeschnie. Teraz zabieram się za tworzenie moich pasków z taśmy klejącej. Obcinam sobie odpowiedni kawałek i naklejam na mój wazon. Teraz użyję trochę węższej taśmy, żeby moje paski różniły się od siebie. I na samej górze najwęższa taśma. W ten sposób mam przygotowany wazon, który będę pokrywała jakimś kolorem. Ja akurat wybrałam biały, a moja taśma po odklejeniu będzie miała fajny brokatowy połysk. Taka wskazówka, kochani, żebyście to robili raczej na otwartym powietrzu, bo w domu może być niezły smród. Teraz czekamy, aż farba przeschnie i odkleimy naszą taśmę. Kolejnym pomysłem, moi drodzy, będzie stworzenie wazonu ombre. A jak to zrobię? Potrzebuję do tego tylko jednej farby, żadnej taśmy. I psikam farbę tak, aby najwięcej jej było na samym dole, a na górze dozuję tylko jakiś jej fragment. Właściwie mój wazon jest już gotowy. Na pewno kwiaty wiosenne będą wyglądały w nim fantastycznie. Tylko oczywiście czekamy, aż troszeczkę przeschnie. Odczekałam kilka minut, żeby moja farba dobrze przeschnęła. Jak widzicie, z pierwszego wazonu usunęłam taśmę i wyszedł mi taki artystyczny nieład. Taki był mój zamysł. A jeżeli szukacie innych, równie ciekawych wazonów, to oczywiście odsyłam Was do strony Homebooka. A ja żegnam się z Wami, zapraszam na kolejny filmik i oczywiście do subskrybowania naszego kanału, aby być zawsze na bieżąco. Pozdrawiam!